Marcelina, ogromne gratulacje, wspaniała nagroda. Czy ty czujesz się taką promotorką zdrowego stylu życia? Wiesz co, od kiedy ja zrozumiałam, że podejście do zdrowego stylu życia to jest holistyczne, to nie tylko to, co mamy z wierzchu i zdrowie fizyczne, ale i psychiczne i właśnie te mentalne, to, że jesteśmy też duszą, nie tylko i ciałem. I te moje podejście i ta moja perspektywa o sobie się zmieniła. Właśnie to jest tak, no... Jeszcze kilka lat temu nie mogłabym tego o sobie powiedzieć, tak z ręką na sercu, bo wiem jak żyłam, wiem jak jadłam, jak sama siebie gdzieś traktowałam, jak daleko byłam od siebie. Dziwnie to może brzmi, ale taka jest prawda, że teraz po tym jakby takim moim, takim trochę obudzeniu się widzę, że w ogóle mi przy mnie przez tamte lata nie było, bo byłam zabiegana, cały czas byłam w pracy. No można to nazwać trochę pracoholizmem i teraz jak to widzę i z perspektywy na to wszystko patrzę, to wiem, że chcę już być dla siebie dobra, mieć dla siebie taką większą łaskawość w opiniowaniu też siebie, w traktowaniu siebie i mówię to od podstaw, od nawet zwykłego jedzenia. Jakieś takie rutyny, treningów, tego, żeby po prostu no, ukochać siebie, nie? Jak to mówi Kuczaj, którego pozdrawiam. Pozdrawiamy Kuczaja bardzo serdecznie. Czy dużo projektów odrzucasz? Bo żadnych projektów. Bo generalnie, tak jak mówisz o tym holistycznym podejściu i o tym pracoholizmie, to zastanawiam się, to tak naprawdę, czy teraz po prostu dajesz sobie szansę na to, żeby trochę zwolnić? Ja w ogóle zaczęłam słuchać siebie, swojego ciała, już nie mówiąc o intuicji, która też gdzieś jakby, wow, fajnie, my kobiety mamy intuicję, którą często mamy gdzieś uśpioną, do której nie mamy dostępu. No i teraz jak słuchamy tego ciała, jesteśmy w kontakcie ze sobą i wiemy, co nam służy, jakie pokarmy, jakie jedzenie, jakie traktowanie siebie, tutaj mówię w takim cudzysłowie, ale tak naprawdę rzeczywiście holistycznie i wiem, które produkty, od jedzenia po taką też trochę duchowość i zgodę ze sobą, to widzę, że to mi daje dużo benefitów, dużo większy spokój i teraz na przykład mogę wykonywać tą samą pracę z inną jakością, bo jestem inna, bo ja siebie inaczej traktuję. Lepiej dbam o tą przestrzeń, którą mam, o tą swoją taką oazę, o ten taki większy spokój i te proporcje, które wcześniej były w moim życiu, że no, nie wiem, z 80% to było pracy, bo ja też byłam jestem no, takim typem, że jestem zadaniowcem, już nie patrzę się, nie odwracam do tyłu, ufam menadżerom i myślę, że to co robię, to patrzę do przodu na ten plan, wykonuję najlepiej za działania jakieś tam zaplanowane, no i nie patrzę do tyłu i często miałam tak, że nie patrzyłam w ogóle na zdrowie, na to ile śpię, na to jak się traktuję, jeśli chodzi właśnie o te nawet zwykłe jedzenie, zwykłe i niezwykłe, więc teraz podejście do tego, że ja kupuję sobie warzywa, myję, kroję, spędzam czas na tym, że gotuję jakąś zupę, czy po prostu robię sałatkę, czyli spędzam czas też ze sobą i wiem, co jem, jest dla mnie dużą zmianą na taki plus. No. Ale czy na przykład, nie wiem, przepracowałaś to jakoś z psychologiem, czy ktoś ci pomógł? Tak, tak, no to chyba z 3 lata temu byłam pierwszy raz na takiej terapii, tak, z psychologiem. No bo to chyba nie jest właśnie tak prosto przez moment zmienić te swoje nawyki, tym bardziej, że co by nie mówić, pracoholizm to też jest jakaś forma uzależnienia. Okej, Karola, teraz będzie zawadzka pracoholiczka, no ale no nie, jak patrzę na to, jak byłam zagoniona, ale jakby też chciałam gdzieś tego, tak, jak wyglądało moje życie, tam nie było przestrzeni na partnerstwo, tam były zadania. Zresztą sama wiesz, o czym mówię pewnie. No tak, jesteśmy gdzieś przyzwyczajeni, jak pracujemy na takich wyżynach emocji, cały czas gdzieś na taki wysoki kortyzol, wysoki gdzieś stres i jak się okazuje, że jak już zwolnię, jak tak ci się trochę życie zresetuje, zobaczysz, że nie ma nikogo wokół i ciebie też nie ma przy sobie, to masz takie okej, fajnie, dziękuję, że to się zdarzyło, że to jest piękna lekcja, lekcja też pokory i tego, żeby siebie zauważyć na tej trasie, nie? I w końcu powiedzieć okej, dbam o siebie, nie?